Rozmowa dnia, Ewa Lewandowska, witam Państwa. TSL, czyli transport, spedycja, logistyka to branża istotna dla polskiej gospodarki. Jej udział w łącznym PKB wynosi 7% i to też wyjaśnia, dlaczego na drogach jest tyle ciężarówek, a skoro ruch jest intensywniejszy, to trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dziś Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła akcję kontroli komunikacji regularnej. Zaraz się przekonamy, z jakim skutkiem, bo gościem rozmowy jest pan Marcin Mroczkowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie inspektorze, czy polscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie, bo obserwując to, co dzieje się na drogach i ostatnie tragiczne wypadki na S10, mam poważne wątpliwości. Jeżeli chodzi o Inspekcję Transportu Drogowego, to my kontrolujemy tak zwany transport ciężki, a więc na co dzień mamy do czynienia z kierowcami zawodowymi, odpowiednio przeszkolonymi, odpowiednio dokształcającymi się, to raz, dwa, przejeżdżającymi dziesiątki tysięcy, setki tysięcy kilometrów rocznie. Ale czy to zdarza, że rzeczywiście też dbają o bezpieczeństwo na drogach i nie zdarzają im się wypadki? Nie, no oczywiście zdarzenia z udziałem pojazdów ciężarowych czy autobusów zdarzają się. Zazwyczaj to faktycznie przyczyną jest ten czynnik ludzki, a więc jakieś przyczyny leżące po stronie człowieka. Bo gdyby rzeczywiście tak wszystkiego przestrzegali, no to Inspekcja Transportu Drogowego nie miałaby co robić. Tak, natomiast mimo tego, że Inspekcja Transportu Drogowego istnieje praktycznie 22, zaraz 23 lata, to inspektorom pracy nie ubywa, wręcz przeciwnie. No właśnie, to jest zatrważające, bo powinno być odwrotnie. Ale tak się zastanawiam, panie inspektorze, obserwując, jak inspektorzy zatrzymują często samochody na drogach, to co decyduje, że właśnie ten pojazd, a nie inny jest kontrolowany? Czy to przypadek, czy jakieś podejrzenia inspektorów, czy zorganizowana akcja? Wszystko po trochu. Zwykłe, standardowe kontrole, gdzie kontrolujemy różne aspekty transportu drogowego, bo i po pierwsze przewóz ładunków, po drugie przewóz osób. Przy przewozie ładunków pojazdy przewożące standardowe ładunki, ale również pojazdy przewożące towary niebezpieczne, które są specjalnie oznakowane i to też pozwala nam typować pojazdy do kontroli, czy pojazdy z odpadami, które muszą też być w odpowiedni sposób oznakowane. Sama konstrukcja pojazdu też wskazuje na rodzaj operacji przewozowej, którą danym pojazdem jest wykonywana. Czyli widzicie, panowie, że jeżeli na przykład jedzie ciągnik na przyczepie, to i widać to obciążenie, że jest większe, to sprawdzamy. Tak, też sprawdzamy i tutaj zarówno oko i nos, tak zwany nos inspektora, ale jeżeli mówimy właśnie o ważeniu pojazdów, to mamy również systemy wag preselekcyjnych na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. Jest ich, tych systemów kilkanaście i one pozwalają nam typować pojazdy do kontroli, gdzie tak naprawdę my już wiemy, że pojazd jest przeładowany. Potrzeba tylko fizycznego zatrzymania i tak zwanego ważenia administracyjnego, stacjonarnego. To nam daje bardzo dużą pomoc i bardzo dużą skuteczność tych działań, bo na niecałych 500 skontrolowanych takich ciężkich pojazdów w ponad 300 przypadkach stwierdziliśmy właśnie przekroczenia. I to wcale nie oznacza, że większość pojazdów jeżdżących po drogach województwa kujawsko-pomorskiego jest przeładowana, tylko po prostu my typujemy te pojazdy, które już wiemy wstępnie, że no coś tam, jeżeli chodzi o parametry wagowe, może być nie tak. Czyli jeżeli taki kierowca zostaje zatrzymany, to musi się liczyć z tym, że dostanie karę. Tak, tutaj ta odpowiedzialność dotyka wielu podmiotów, dlatego że po pierwsze przewoźnik drogowy, który przyjął większą ilość ładunku, po drugie załadowca, który tak załadował ten pojazd, również kierowca, który no jest świadomy, najczęściej jest świadomy tego, że tego ładunku jest za dużo. Tutaj wszystkie te podmioty tak naprawdę odpowiadają. To proszę mi powiedzieć, skoro ten kierowca jest świadomy, że ma za dużo ładunku, to dlaczego go wiezie? Trudno powiedzieć, no takie otrzymał zadanie transportowe, czy to od swojego pracodawcy, czy też od spedytora i po prostu godzi się z tą sytuacją, uważając, że to jakby nie jest jego problem, nie jest jego odpowiedzialność. Czyli po prostu telefon do szefa i szef kierowcy musi to załatwić. Tak, dokładnie. Często tak jest. Jakie najczęściej przewinienia się trafiają? Mówimy o tym przeciążeniu, ale co jeszcze się przytrafia? Jeżeli chodzi o stwierdzane nieprawidłowości, to mamy stan techniczny pojazdów. On jest coraz lepszy. Tutaj trzeba powiedzieć, że jest coraz lepszy, no ale cały czas ujawniamy przypadki, gdzie czy to mocno zużyte opony, czy korozja na przykład konstrukcji nośnej pojazdu, braki okresowych badań technicznych, to również jest nieprawidłowość, która często jest stwierdzana. Ale nie tylko w tym obszarze, bo od lat niezmiennie kwestia czasu pracy kierowców, kwestia zasad użytkowania tachografów, też kwestia zabezpieczenia właściwego ładunku, więc no, tych nieprawidłowości jest. Czy są takie momenty, w których jesteście jako inspektorzy zaskakiwani, na przykład tłumaczeniami kierowców, czy w ogóle jakimś ładunkiem nie z tej ziemi? Coraz mniej, ale tak. No, przy normie dopuszczalnej masy całkowitej 40 ton zestaw potrafi ważyć ponad 70, więc to jest przeładowanie tak naprawdę o ponad 30 ton i tutaj trudno przyjąć tłumaczenie kierowcy, że nie był świadomy czy nie wiedział. Panie inspektorze, trwają ferie, w związku z tym wiele osób porusza się, wyrusza w podróż, nie tylko daleką, ale i tu bliżej, czyli używa komunikacji miejskiej. Dzieci jadą do babci na półkolonie, do Domu Kultury czy do lasu. Czy rodzice mogą być spokojni o swoje pociechy? Myślę, że tak. Dzisiejsze wyniki kontroli komunikacji miejskiej w największych miastach regionu to potwierdzają. Na 82 skontrolowane autobusy tylko w jednym przypadku stwierdziliśmy nieprawidłowości na tyle istotne, że należało zatrzymać dowód rejestracyjny i nie dopuścić w trybie natychmiastowym tego autobusu do dalszej jazdy. To był autobus taki dość wiekowy, zarejestrowany na żółtych tablicach, czyli jako pojazd zabytkowy. No, ale to oczywiście nie zwalnia takiego pojazdu z tego, że jego stan techniczny ma być właściwy i on ma być bezpieczny dla pasażerów. Inspektorzy transportu drogowego, jeżeli chodzi o przewóz osób, kontrolują praktycznie każdy aspekt tej gałęzi transportu, bo od taksówek osobowych po właśnie przez komunikację miejską, gimbusy i autobusy wycieczkowe. To jak to się dzieje, panie inspektorze, że taki samochód jest dopuszczany do ruchu? Bo przecież zakładam, że każdy powinien przejść przegląd techniczny. Tak, natomiast te pojazdy pokonują duże ilości kilometrów między... Czyli się szybciej zużywają. Tak, między przeglądami technicznymi. I tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia usterek jest dużo większe. No, w tym przypadku, który dzisiaj stwierdziliśmy, po prostu brakowało siły hamowania na kołach jednej osi. Dodatkowo bardzo silna, postępująca korozja konstrukcji nośnej tego pojazdu. No, ten pojazd nie był bezpieczny, w związku z tym inspektorzy natychmiastowo wycofali go z ruchu drogowego. Już nie wróci na ulicę. Chyba że przewoźnik poniesie odpowiednie nakłady finansowe, usunie usterki, pojazd przejdzie przegląd techniczny w związku z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez inspektorów i wówczas będzie mógł dalej jeździć. Ile tego typu akcji przeprowadzacie w ciągu roku i z jakim skutkiem, czyli ile tych nieprawidłowości jest wykrywanych? Akcji przeprowadzamy bardzo wiele w różnych aspektach transportu, bo i akcja Gimbus, czyli kontrolę autokarów, autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkół i w wakacje mamy akcję Bezpieczny Autokar, gdzie kierunkujemy się właśnie na przewozy wakacyjne. Również w transporcie osób, w transporcie ładunków prowadzimy różnego rodzaju akcje ukierunkowane chociażby na czas pracy kierowców, czy też użytkowanie tachografów, więc tak naprawdę nie ma miesiąca, gdzie nie prowadzilibyśmy jakiejś skoordynowanej akcji, a na co dzień to są po prostu wyrywkowe kontrole środków transportu. Są też akcje, które prowadzicie z innymi służbami, z Inspektoratem Ochrony Środowiska, z Krajową Administracją Skarbową, z Policją, ze Strażą Graniczną. W jaki sposób się one odbywają? Co jest zwykle pretekstem do przeprowadzenia na przykład akcji przewozu niebezpiecznych odpadów, o których no, mówi się dość sporo? Tak, no nie zawsze te transporty są legalne. Takie przypadki też ujawniamy. W związku z tym posiłkujemy się innymi instytucjami i służbami, które stricte się w tym obszarze specjalizują. Tutaj pani redaktor wspomniała właśnie o Inspekcji Ochrony Środowiska i tutaj wspieramy się nawzajem przy właśnie kontroli środków transportu przewożących odpady. Jeżeli chodzi o Straż Graniczną, to przewozy osób samochodami osobowymi z wykorzystaniem tzw. aplikacji mobilnych, gdzie często kierowcami tych pojazdów są obcokrajowcy. W związku z tym tutaj Straż Graniczna nas wspiera w tym, żeby stwierdzić, że dana osoba legalnie przebywa na terytorium Unii Europejskiej, Polski, legalnie pracuje. Jeżeli chodzi o Krajową Administrację Skarbową, to również właśnie kontrolę środków transportu z tak zwanymi towarami wrażliwymi, czyli chociażby paliwa, alkohole, tego rodzaju ładunki są w obszarze naszego wspólnego zainteresowania. I co się dzieje z tymi ładunkami wrażliwymi albo z niebezpiecznymi odpadami, jeżeli się okaże, że są nielegalnie przewożone? Co się dzieje z takim pojazdem, z tym ładunkiem? Tak, jeżeli chodzi o nielegalnie przewożone odpady, to taki pojazd trafia na jedno z dwóch specjalnie przygotowanych do tego miejsc w województwie, wyznaczonych przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. I taki transport najczęściej wraca do nadawcy, czyli tam, skąd przyjechał, jeżeli okazuje się, że oczywiście jest nielegalny. Jakie sankcje grożą za tego typu naruszenia? Tutaj, jeżeli chodzi o ustawę o transporcie drogowym, to maksymalna sankcja z jednej kontroli drogowej wobec przewoźnika może wynieść 12 000 złotych. To jest i dużo, i mało, w zależności od tego, z jaką nieprawidłowością mamy do czynienia. To jeszcze jedno pytanie, muszę o to zapytać. W jakich sytuacjach inspekcja drogowa może zatrzymać samochód osobowy? Tak jak powiedziałem na wstępie, my w zasadzie kontrolujemy ten tak zwany transport ciężki, natomiast oczywiście mamy tutaj również... Czy każde auto? Możemy zatrzymać i skontrolować pojazd osobowy w sytuacji, kiedy dochodzi do rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierującego takim pojazdem. No, trudno tutaj przyjąć taki pogląd, że inspektor transportu drogowego, będąc na drodze i widząc rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego i zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez kierowcę samochodu osobowego, nie zareaguje. Czyli... Jesteśmy na drogach, dbamy o bezpieczeństwo w każdym aspekcie. Czyli jeżeli dbamy o to bezpieczeństwo, wiemy, że nasz samochód jest sprawny i jedziemy ostrożnie, nie powinniśmy się obawiać zatrzymania przez Inspekcję Transportu Drogowego. Jak najbardziej tak. Apelujemy więc o ostrożną jazdę. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu i dziękuję również państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.